Siema, siema, Maciej, kanał Retrostrefa. Słuchajcie, chciałbym Wam pokazać kilka gier w klimacie horror, idealne na Halloween. Jest to, prawda, kilka, prawda, moich propozycji, które chciałbym właśnie Wam przedstawić, tak? Najlepszy tytuł według mnie, który ja naprawdę się dobrze przy tej grze bawiłem i w zasadzie nie ukończyłem jej do samego końca z braku czasu, ale na pewno do tej gry wrócę. Zostawiłem na sam koniec, tak? Więc lecimy sobie jak najszybciej, prawda, z tymi tytułami, ale zanim do tego przejdę, to oczywiście zapraszam, zachęcam do polubienia, do dołączenia do grupy RetroBzik. Tam są naprawdę fajne klimaty retro, można znaleźć naprawdę pozytywnie zakręconych, prawda, ludzi w tych klimatach. Serdecznie naprawdę polecam. Jest tak samo grupa na Discordzie. Link oczywiście będziecie mogli zobaczyć już pod tym filmem, tak, w komentarzach. Słuchajcie, zaczynamy w tym momencie. Na pierwszy ogień pójdzie oczywiście Silent Hill. Najnowsza ta część, najnowszy ten remake. Silent Hill 2 remake, tutaj oczywiście ze steelbookiem, jak go otrzymałem. No powiem Wam tak, że no strasznie się wkręciłem, prawda, w te klimaty. Wbiłem się, prawda, w tą grę dosłownie. Już dawno nie czułem takiej potrzeby na zasadzie, że kombinowania z czasem, żeby znaleźć jakikolwiek czas, żeby wrócić właśnie do tej gry, żeby ją jak najszybciej ukończyć, jak najlepiej się, prawda, przy tej grze bawić. Silent Hill jak najbardziej, Bluebird Team dowiozło według mnie, prawda, mega. Podoba mi się, serdecznie Wam polecam, jeżeli nie graliście, czy to w oryginalną, prawda, tą pierwszą oczywiście dwójeczkę na PlayStation 2, czy po prostu w tą część nie graliście w remake, polecam Wam gorąco. No ja Wam powiem tak, że nie ukończyłem oryginalnej, prawda, wersji na PlayStation 2. Ja jej, prawda, nie skończyłem, a oczywiście w tego Silent Hilla 2, to jak się wbiłem, to no ciężko było oderwać mnie od tego. Mówiąc o Silent Hillu, oczywiście teraz Wam pokażę kilka od razu gier z serii Silent Hill, które posiadam u siebie w kolekcji. Jak najbardziej Wam tak samo polecam zagrać oczywiście w te tytuły, wybrać któryś właśnie z tych tytułów konkretnie na Halloweenową, prawda, grę. Oczywiście mówię tu o klimacie tego typu, że gasicie światła, słuchawki na uszach, odpalacie, prawda, sprzęt i wbijacie się w klimat, prawda, horroru, tak? Słuchajcie, oryginalna, prawda, część PlayStation 2, Silent Hill 2. Jeżeli lubicie, prawda, wrócić właśnie do klimatów PS2, no to tak samo Was, prawda, do tego zachęcam. Ja mówię, ja zacząłem w tą grę grać, doszedłem do jakiegoś tam momentu, prawda, gdzieś tam w środku tej gry i nie ukończyłem jej. Dopiero skończyłem pierwszy, w pełni, w 100%, prawda, skończyłem wtedy ten remake tej właśnie gry, tak? Naprawdę ciśnie mnie na to, że po ukończeniu tego remake'u 2 chyba sobie siądę do oryginalnej części Silent Hill 2, żeby przeżyć to jeszcze raz. Teraz Wam pokażę tytuł, w który na pewno sobie zagram. Nie grałem w tą część, mówię tutaj o części trzeciej Silent Hill. Z tego co słyszałem, tu jest trochę więcej takiej akcji typu, że musimy, prawda, atakować tych przeciwników naszych. Tutaj jest więcej takiej jakby, no nie chcę tego nazywać bijatyki, ale więcej po prostu walki wręcz jest. Strzelania jak, prawda, tego horroru, ale naprawdę dobre ten Silent Hill ma oceny. I na pewno będę chciał sobie, może nawet live streama zrobić, przynajmniej z początku, na pewno będę chciał w to zagrać. Silent Hill Homecoming, jak sami widzicie, więcej tych Silent Hillów niż Resident Evil. Ja Silent Hill'a lubię właśnie za ten klimat, mroczniejszy według mnie niż Resident Evil. Resident zawsze mi się wydawał taki, wiecie, więcej tych stworów, tych bijatyk i tak dalej. Tu jest taka nutka takiego zaszczucia, co mi się bardzo podoba. Oczywiście w Rezydencie też to jest, ale tu mi się te klimaty bardziej podobają, opuszczonego miasteczka. Prawda? No świetna sprawa, jak najbardziej Silent Hill'e trzeba polecić, tak?
No i teraz tak, powiem wam. Dużo osób powie, że ta część Silent Hill The Room jest najgorsza. Powiem wam, że ja się bardzo dobrze bawiłem w tej części, tym bardziej, że te pierwsze etapy, no to macie, oczywiście jesteście zamknięci jakby w tym swoim apartamencie. Bardzo mi się to podoba, tam taki klimat jest, mówię, no już zaszczucia tym typowego, prawda, zamknięty w czterech ścianach. Bardzo mi się ten tytuł podoba. Oczywiście respektuję każdy inny, prawda, komentarz co do tej gry, ale liczę, że Bluebird Team kiedyś zrobi właśnie remake tej właśnie wersji, tym bardziej, że podobno, tak czytałem, że to, co się dzieje w tej grze, dzieje się w tym samym momencie w Silent Hill 2, prawda? Jakby w tych samych, prawda, jakby może nie lokacjach, czy po prostu w tym samym, prawda, świecie, tak? Jak najbardziej polecam wam, mówię, no mi się podoba, dlatego mówię o tym na filmie. Słuchajcie, Nintendo Wii, Silent Hill, Shattered Memories, jak najbardziej jest na propsie. Warto sobie w tą grę zagrać, warto sobie przegonić Wii, jeżeli długo nie używaliście. Ja myślę, że odpalę sobie klasycznie na Nintendo Wii U. Z tego co pamiętam, to Wii U powinno, prawda, śmiało polecieć z tą właśnie grą z wersji na Wii. No i powiem wam, że u mnie zawsze Silent Hill'e były, prawda, takie dobrze, prawda, docenione, prawda? Polecam serdecznie co do gier Halloweenowych. Forbidden Siren. No, kiedyś próbowałem, prawda, w tą grę grać na livestreamie i powiem wam, że 3 godziny w tą grę na livestreamie, no za mało, prawda? Za mało, żeby się dobrze, prawda, wczuć w ten klimat. Raczej może inaczej. Klimat jest od samego początku, tylko po prostu potrzebujesz albo prywatności, albo naprawdę długiego live streama, takiego, że razem z widzami gracie konkretnie w tą właśnie grę. Powiem wam, że podobają mi się takie klimaty japońskie, prawda, tutaj takie właśnie postacie, że wiecie, nie wiecie, kto tam chodzi za wami, gdzie, za jakim rogiem się co kryje. Oczywiście powiem wam, że ja lubię takie właśnie klimaty, nawet na wersji na Steam, na PC-owe wersje, prawda? Wersje steamowskie czasami mają naprawdę jeszcze lepsze te horrory, ale w tym filmie właśnie wam pokazuję z tego, co aktualnie ja posiadam i z tego, co aktualnie ja mogę cokolwiek powiedzieć, tak? Forbidden Siren, petarda, dwójki niestety nie mam, nie grałem w dwójkę, ale w jedynkę jak najbardziej, mega sprawa na klimaty halloweenowe. The Suffering. The Suffering, no to już jest trochę inaczej, prawda, tu jeżeli nie lubicie, prawda, jakichś tam klimatów takich, wiecie, że jakieś tam zjawy i tak dalej, coś tam, wiecie, zaszczucie za wami chodzi, bardziej takie, wiecie, walki wręcz, prawda, z przeciwnikami, jakimiś, wiadomo, diabłami, demonami, no to jak najbardziej Suffering, prawda, mocno wam polecam. Jak widzicie, jest to na klasycznego Xboxa. Klasycznego Xboxa już naprawdę dawno nie odpalałem. Ale Suffering, trzeba do tego wrócić. Ja chyba z tego co kojarzę, ja w tą grę grałem bardziej na PC-cie. Z tego co pamiętam, chyba na pewno na bank wyszła, prawda, gra PC-towa Suffering. Dlatego stąd, prawda, kojarzę tą grę. I no, sami zobaczcie te screeny, tak? No wiadomo, ze samych screenów już wiadomo o co chodzi, nie? No powiem wam, dobrze to wygląda. Okej. Lecimy teraz tak. Dwa, według mnie, bardzo dobre tytuły. The Evil Within. Zawsze, jeżeli ja mówię coś o horrorach, muszę tak samo te dwa tytuły pokazać. Powiem wam od razu, że bardziej mi się ta jedynka podobała niż ta dwójka. Ale jeżeli nie graliście w to wcześniej, jak najbardziej polecam. Świetna sprawa. Świetna sprawa. Bardzo fajna fabułka. Nie mam co wam więcej do powiedzenia na ten temat. No po prostu nie mam, musicie to sprawdzić. No, kamera, wszystko idealnie mi tutaj pasuje. Klimaty, polecam serdecznie. Mega sprawa. Też mnie tak mocno wciągnęło jak ten Silent Hill remake, że szukałem, prawda, jakiegoś wolnego czasu, żeby w to pograć. Resident Evil. Tu jeszcze folii. Posiadam taką kopię właśnie już otwartą. I mamy tutaj Village. No i powiem tak, że ciężko stwierdzić, który jest według mnie lepszy. Chyba według mnie jest lepszy właśnie
Biohazard, prawda? Resident Evil, ta właśnie część. Pamiętam, jak ta gra wyszła, prawda? Jak można było pograć te demo takie, wiecie, w demko sobie, żeby sobie sprawdzić, prawda, tą grę. No, mega mi się to podobało. Klimaty, petarda, nie? I dlatego śmiało od razu też przeskoczyłem sobie na ten Village po ukończeniu tego, jak się pojawiła ta część. Lubię takie klimaty, lubię takie klimaty. Ciężko tak wybrać, nie? Że na przykład na jakieś ten klimaty halloweenowe, jakiś jeden konkretny horror. Ale ja mam jeden i on będzie to ostatni tytuł, jaki wam pokażę. Słuchajcie, Obscure, nie wiem. Ja nie ukończyłem tej gry, włączyłem na samym początku, trochę pograłem. Podoba mi się, jak najbardziej mi się to podoba, ale z braku czasu ja tej gry nie ukończyłem, co mogę tylko tyle stwierdzić, że sam klimat gierki mogę polecić, ponieważ to są te takie klimaty, że nie ma jakiegoś tam wielkiego, tam wiecie, zabijania, bicia i tak dalej. Tu po prostu jest sam klimat, który buduje, prawda, napięcie, czyli to, co ja bardziej lubię. Bardziej jakieś takie, wiecie, zjawiska i paranormalne, niż jakieś tam, wiecie, walki z jakimiś tam bossami, pojedyncze jakieś tam poziomy, tak? Jak najbardziej polecam, nie posiadacie, warto się zainteresować. No i ostatnia gra, jaką wam chcę pokazać, w co będę na pewno sobie grał. Oczywiście od razu wam powiem, Nintendo Wii U oczywiście będę musiał sobie odkurzyć, prawda, pędzelkiem przelecieć i tak dalej, bo jest zakurzone. Zakurzone? W pudełku? Nie, pudełko jest gdzie indziej, a Nintendo Wii U jest jakby rozpakowane, gotowe do akcji, nie? Ale trzeba będzie je ogarnąć trochę. Słuchajcie, Project Zero, Nintendo Wii U, wiem, że to też wyszło na Switcha. Ja oczywiście mam w tej właśnie wersji, tutaj w takim właśnie plastikowym ochraniaczu. Słuchajcie, mega sprawa. Posiadam też Project Zero, posiadam i nie pokazałem tego właśnie na tym filmie. W tym momencie, jak nagrywam ten film, ja wam tego nie pokazałem, ale też na PlayStation 2 ja mam Project Zero, zaraz wam może też pokażę, ale to jak najbardziej będzie grane jako ostatnia gra, jaką chcę wam pokazać. To będzie na 100% grane. Bardzo lubię te klimaty, wiecie, te robienie tych zdjęć, te łapania tych jakby tych zjaw i tak dalej. No petarda. Lubię takie coś. A ja zaraz się zakręcę, bo chyba mam jeszcze Project Zero. Słuchajcie, mam oczywiście Project Zero na PlayStation 2. Też jest klimat, też grubo polecam. Na takie halloweenowe imprezy jak najbardziej. Tutaj, tak jak powiedziałem, robienie zdjęć zjawą i tak dalej. Takie jakby niszczenie ich, prawda, w taki właśnie sposób. Lubię takie klimaty. Bardziej niż jakiekolwiek, wiecie, strzelanie do jakichś tam, wiecie, zombiaków i tak dalej, nie? Project Zero, PlayStation 2, ale w szczególności na Wii U. No i teraz pozdrowienia dla Retro Gulasza. Tutaj Lemon, słuchaj, wiem, że lubisz ten tytuł. Cold Fear, ja jak najbardziej też lubię ten właśnie klimat, tym bardziej, że tutaj się dzieje to wszystko na tym statku. Okej, tutaj mamy te zombiaki, tego typu, prawda, klimaty, ale bardziej, mogę śmiało stwierdzić, możecie się ze mną nie zgodzić, ale bardziej wolę Cold Fear'a niż jakikolwiek, prawda, ten starszy, jakikolwiek starszy Resident Evil. Cold Fear przemawia jak najbardziej dla mnie, tak? Mi się bardzo on podoba. Słuchajcie, więc na sam koniec jeszcze raz tylko powiem, ja grubo polecam i myślę, że na pewno będę grał właśnie w Project Zero i tą właśnie grę wam polecam na klimaty halloweenowe, w zasadzie te wszystkie tytuły, ale ja osobiście w Project Zero na Wii U w tą grę będę grał. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Jeżeli jesteś nowym widzem, zasubskrybuj kanał, jeśli ci się podobało, napisz komentarz. Trzymajcie się, siemaneczko, cześć.